Dzisiaj główka. Tak naprawdę główkę w jednym z rękawów mam już zrobioną, po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda. Tak wygląda, jeżeli złożymy ją na pół, wzdłuż początku naszych okrążeń i połówki. Czyli mamy bardzo podobny łuk, który był w samym podkroju, a później główka zaczyna nam takim półokrągłym fragmentem wychodzić w górę i troszeczkę szybciej się kończy. Jeżeli rozłożymy to w ten sposób, to zobaczcie, że mamy tu bardzo podobny podkrój do tego, który był zrobiony w okolicach pachy, w samym swetrze. I to jest jedna z głównych rzeczy, która dla główki rękawa jest charakterystyczna, że podkrój, który jest tutaj, jest w zasadzie odzwierciedleniem podkroju w samym swetrze. Natomiast tam, gdzie sweterek później idzie prosto, my zaczynamy kształtować w miarę ładny półokrąg. Jak szybko on nam się skończy, to już jest decyzja zależna od tego, jak wszywamy sam rękaw, jaka jest jego konstrukcja. To jest męska wersja, więc ta główka, zobaczcie, ona jest w miarę płytka. Już mówiłam, że w damskiej mogłaby być znacznie wyższa. Wiemy już, co mamy uzyskać. To teraz teoretycznie przygotujemy się do dziergania, a potem wspólnie wydziergamy sobie taką główkę. Najpierw musimy sobie rozpisać, jak mamy gubić oczka. Ja to zrobiłam, tak jakby odzwierciedlając robienie takiego łuku, który się tak naprawdę na tym rękawie pojawi. Ale skąd mi się to wzięło? Wzięło mi się stąd. Spróbujemy to pokazać wszystko razem. Może się uda w ten sposób. Że zobaczcie, że było powiedziane. Kiedy nasz rękaw ma 50 cm, u nas trochę mniej, bo my nie mamy pełnego mankietu, to zaczynamy dziergać podkrój pachy. I teraz 3 oczka jeden raz zamykamy, ale po dwóch stronach. I ja to sobie napisałam. 3 oczka po jednej stronie markera i 3 po drugiej. Zobaczcie, że tu nie ma żadnych wyliczanek, więc tak jest dla wszystkich rozmiarów. 2 oczka, 2 razy. 2, 2, 2, 2. Po jednej i po drugiej stronie. A teraz uwaga, pierwszy raz jest wyliczanka. Jedno oczko. 3 razy, 3 razy, 2 razy, 3 razy, czyli zależnie od rozmiaru. Tak naprawdę tylko przedostatni rozmiar ma 2 razy. Wszystkie pozostałe mają 3. No to sobie też rozpisałam. 1, 1, 1, 1, 1, 1. A teraz mówią nam, że kiedy to już zrobimy, to mamy zamykać po 2 oczka z każdej strony, aż nasza część rękawa mierzy 60 cm. 50, 60, czyli mamy 10 cm. To też sobie zapisałam, że zamykam 2 oczka nie wiadomo ile razy, 2 oczka nie wiadomo ile razy, aż całość od podkroju do końca będzie mierzyła 10 cm. A kiedy to już się stanie, to zamykamy ostatni raz 3 oczka po jednej i po drugiej, a potem wszystkie oczka, jakie nam zostały. Czyli tak naprawdę mamy dokładnie rozpisane te oczka, potem wiemy, że mamy zamykać po 2, aż cała ta część będzie miała 10 cm. Kiedy będzie miała te 10 cm, 3 oczka, a potem wszystkie razem. Jak to zrobimy? Te oczka zamkniemy bez żadnego zastanawiania się. Kiedy zaczniemy zamykać po 2, to zaczniemy sprawdzać, czy nasza główka pasuje do podkroju pachy. I jak dojdziemy do wniosku, że już nam pasuje, a rzeczywiście mamy okolice 10 cm, to wtedy zamkniemy 3 i całą resztę. Dlaczego mówię, że zaczniemy sprawdzać? Bo może się okazać, że kiedy tu jest 10 cm, to główka jest i tak za mała, żeby nam wypełnić cały podkrój pachy w sweterku. Pokażę Wam, o co chodzi już praktycznie. Czy taki zapis jest wygodny? W miarę. Będziemy pamiętać, że mamy skreślać oczka po przeciwległych brzegach. Można też sobie to przepisać na zasadzie 3, 3, 2, 2, 2, 2,
3 jedynki. Później 2, 2, ale ile razy to nie wiadomo, sobie dopiszemy. I na końcu 3, 3 i zamykamy całość. Praktyka powinna teraz pójść za teorią, czyli to, co rozpisałyśmy, będziemy tak naprawdę zamykać na żywych oczkach naszego rękawa, który jest dociągnięty do poziomu pachy. Zaczynamy dziergać. Wiemy, że na początku mamy zamknąć 3 oczka. I teraz, jeżeli nasz rękaw jest na tyle długi, że w zasadzie jest odpowiedniej długości tak docelowo, to możemy te 3 oczka przełożyć stąd, żeby nie dodawać rzędu. Czyli włożyć je na ten drut i po prostu zacząć je zamykać. Mój rękaw nie jest zbyt długi i nie mam problemu, że mogę wyprodukować rękaw sięgający do kolan, więc żeby zamknąć pierwsze oczka, to ja sobie zrobię po prostu okrążenie. Okrążenie, w którym na końcu zacznę zamykać. Czyli zobaczcie, że pierwszą połówkę nadal Magic Loopem dziergam normalnie. Tutaj niczego jeszcze nie zamknęłam. Dziergam od pierwszego oczka do końca. Zmienię sobie druty. Pytanie jest takie, skoro zacznę dziergać główkę, to czy nadal w okrążeniach? No nie, bo to jest dokładnie to samo, co z podkrojem pachy w głównej części sweterka. Jak zamknęłam oczka i zaczęłam dziergać podkrój pachy, to nagle z okrążeń przeszłam do rzędów. I tu będzie identycznie. To jest moje ostatnie okrążenie. Później będą już tylko i wyłącznie rzędy. Co oznacza, że zacznę robić prawe i lewe. Dziergam, aż zostaną mi 3 oczka. Dlaczego 3? Ponieważ przepis na podkrój pachy powiedział 3 oczka po jednej, 3 oczka po drugiej stronie, w naszym przypadku markera. Mam i zamykam. Jedno oczko, drugie oczko, poprawka, cała włóczka. Żeby zamknąć to, potrzebne mi są oczka z drugiej strony, czyli przełożyłam i nadal, mimo tego, że zaczynam dziergać jakby w rzędach, to jeszcze cały czas stosuję Magic Loop, czyli to sobie wrzucę, to wyjmę. Pamiętam, że mam zamknięte 2 oczka, czyli zamykam trzecie i tak jakby po drugiej stronie. Czwarte, piąte i szóste. Policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nad tym już jest oczko, czyli tego nie liczę. Co mogę skreślić? To. Zanim zacznę zamykać następne, to ten rząd już w tym momencie muszę dodziergać do końca. Czyli zaczynam robić prawe oczka. To przekładam i dziergam po prostu prawe. Zauważcie, że nadal będę się trzymać pętelek z Magic Loopa. Czyli dodziergam do końca rzędu prawe oczka. Bez szczególnego zastanawiania się nad tym, czy są skrzyżowane, czy nie, to znaczy, czy są przekręcone, a nóżki skrzyżowane, bo dziergam dokładnie tak samo jak do tej pory, bo one były tak ułożone, jakbym nadal dziergała w okrążeniach. Nie ma to jak potłuc się drutami. Kiedy dodziergam do końca, to dopiero zacznę się zastanawiać, jak zamknąć następne oczka, czyli to okrążenie, rząd, dziergamy do końca prawymi. Ostatnie prawe oczko. Teraz uwaga, dalej nie mam oczek, ale z tym prawym to tak nie do końca po prostu je przerobimy. Dziura. Dziura, która może potem skutkować brzydkim wyglądem podkroju. Co robimy? Niwelujemy, czyli pierwsze oczko łańcuszka z zamkniętych oczek wrzucę sobie na drut.
To oczko, które już przerobiłam, to je spruję i przerobię razem z tym oczkiem łańcuszka. I już dziury nie ma. To znaczy ona tu niewielka jest, ale to będziemy w stanie zniwelować przy wszywaniu. Natomiast na pewno zniknęła nam ta włóczka, która się tutaj ciągnęła takimi całymi centymetrami. Czyli niwelujemy dziurę. Obracamy. Patrzymy na rozpiskę oczek do gubienia i mamy powiedziane dwa oczka. No to dwa oczka. Pamiętacie z podkroju pachy w głównej części swetra? Jestem przy lewych oczkach, to przerabiam dwa na lewo. Dwa na lewo. I dalej dziergam lewe do końca rzędu. Zasada będzie identyczna. Zamykamy oczka tylko na początku rzędu. Do końca dziergamy tak, jak oczka schodzą z drutu, czyli jeden rząd, jedno zamykanie na początku. Czego nie zrobiłam? Nie zaznaczyłam. Pierwsza dwójka poszła. Drugą zaznaczę na początku prawych oczek. Pytanie, czy tak do końca mamy z tymi pętelkami i magic loopem? Jeszcze przez kilka rzędów tak, ponieważ będzie nam wygodniej. Ta odległość zamkniętych oczek tutaj jeszcze nie jest największa. Za sekundkę, postaram się nie tłuc strasznie, za sekundę okaże się, że ona nam się zwiększa z każdym rzędem i będzie można zrezygnować z tej pętelki, którą w tej chwili właśnie tworzę. Czyli zacząć dziergać taki normalny, normalny rząd, ale to za chwilkę. Co zrobiłam dziwnego? No usiłuję, mam połowę, a usiłuję dziergać w drugą stronę. Błąd, źle ułożyłam. W ten sposób. Czyli tu sobie wyciągnę. Zobaczcie, że to już jest ułożone jak przy dzierganiu w zasadzie na płasko. Ale jeszcze cały czas tą pętelkę tutaj sobie robię. Oczywiście tu dociągam dokładnie tak samo. Jeszcze jeden, dwa rzędy i będę mogła ją zlikwidować. Spróbujemy nawet już w następnym. Czyli lewe oczka do końca. Mamy zbliżający się motek. Obrócę i zamknę dwa oczka. Będę po prawej stronie, więc oczywiście zamknę je na prawo. Spróbujemy zniwelować tą pętelkę, czyli zobaczcie, wyciągnę druty, tak żeby ona zniknęła i teraz po prostu włożę sobie jeden z nich. Zamykam dwa oczka, bo tak mi mówi moja rozpiska do zamykania. Jedno, drugie i teraz już dziergam sobie spokojnie do końca. Co muszę zrobić? Zaznaczyć, że zamknęłam drugi raz dwa oczka. Co dalej? Dalej jesteście w stanie podziergać sekundkę same. Dokończę rząd i znowu dwa oczka, jedno, 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 jedno i trzeci raz. I w tym momencie tak naprawdę się spotkamy i się zatrzymamy, chociaż nie, możecie jeszcze spokojnie zamknąć dwa i dwa po raz pierwszy. Pierwszy z nie wiadomo ilu. Ale kiedy zamkniemy te dwa i dwa po raz pierwszy, to tu, w tym momencie się spotkamy i zaczniemy mierzyć główkę w stosunku do podkroju pachy. Po co? Żeby ta główka wyszła nam odpowiedniej wielkości. Jestem w takim miejscu, gdzie zrobiłam wszystko, co było opisane oczko po oczku i po raz pierwszy zamknęłam dwa, dwa. Wzór mówi nam, że mamy zamykać po dwa oczka z prawej i lewej strony, aż całość osiągnie 10 cm. To muszę mieć możliwość zmierzenia, gdzie to jest. Przyda nam się albo fragment włóczki, albo marker, który można włożyć w dzianinę. I zobaczcie, co ja zrobię. Na wysokości tych pierwszych zamkniętych oczek przejdę sobie troszkę dalej, tak, żebym doszła mniej więcej do miejsca, gdzie oczka jeszcze są i w takie oczko włożę sobie marker.
żeby nie uszkodzić włóczki. Mamy. Można to zrobić troszeczkę wcześniej, ale wtedy też staramy się to przesunąć w bok, tak żeby później wystarczało nam do zmierzenia. No i mierzymy, ile mamy w tej chwili. Zobaczcie, że ja mam tak prawie 10 cm, z tym, że biorąc pod uwagę, że to mam na drutach, to mam w okolicach 9. Czyli tak naprawdę powinnam zamknąć jeszcze 2 i wtedy będę miała 10 cm, zamknąć 3 i wszystkie oczka. Tylko czy to mi wystarczy? To sprawdzę. Zamknę jeszcze 2 oczka i 2 oczka. Wiem, że wtedy wysokość będę miała zgodną z tym, co mówi wzór. Ale sprawdzę, czy to będzie odpowiadało podkrojowi pachy. Czyli na razie robię jeszcze 2 rządki. Jeżeli u Was już te 10 cm jest takie wyraźne, to w tym momencie nie robicie już za bardzo nic, tylko czekacie, jak sprawdzić. Czyli dajcie mi chwilkę, moje 2 rządki się pojawią i będziemy sprawdzać. Żeby zmierzyć, potrzebna nam jest główna część sweterka, czyli potrzebny nam jest podkrój pachy. Składamy go sobie na pół, czyli tu, gdzie było zamknięte 6 oczek, to na pół. Można nawet spiąć szpilkami, jeżeli będzie nam wygodniej. W szczególności tu, gdzie sweterek się zwija. Jak go zepniemy i przypniemy szpilkami, to będzie nam wygodniej. Na górze szczyt ramienia ma być tam, gdzie są łączone oczka. I tak do tak przygotowanego podkroju ramienia, a raczej pachy, przyłożymy to, co mamy zrobione w rękawie. Znowu, zasada jest ta sama. Tam, gdzie miałam zamknięte 6 oczek, składam na pół i zaczynam przymierzać. Powolutku. Można spinać szpilkami, jeżeli komuś będzie tak wygodniej. Przyłożone, staramy się, żeby wszystkie 4 warstwy były przyłożone razem. 3, 3, 3 i 3 oczka powinny nam się zgodzić. A potem powolutku idziemy w górę. I zobaczcie, co się dzieje. W pewnym momencie kończą nam się oczka brzegowe, ale ja mam jeszcze cały kawał oczek na drucie. Podzielę je na pół, czyli wyjmę sobie pętelkę i idę, przepraszamy za hałasy, i idę do góry. Cały czas wzdłuż oczek brzegowych podkroju pachy, ale już żywymi oczkami. I zobaczcie, co się okaże, że brakuje mi dosłownie kawałeczka, ale troszeczkę brakuje, żeby wyszło mi idealnie. To złożenie powinno mi dotykać tak z takim milimetrowym, dwumilimetrowym zapasem szczytu ramienia, czyli połączonych oczek. Zobaczcie, w jaki sposób jeszcze raz to mierzymy. Najpierw od góry tym razem idąc, żywe oczka. Jak mi się skończą, to powolutku przechodzę do oczek brzegowych po łuku. I później łuk do łuku też musi się zgodzić. Co to oznacza w moim przypadku? W moim przypadku oznacza to, że mam jeszcze stanowczo za nisko przygotowaną główkę rękawa. Pociągnę ją jeszcze kawałeczek w górę, zamykając 2 i 2, a później, kiedy już po takim przymierzeniu to będzie pasować, to zamknę 3 i 3, a później wszystkie naraz. Te wszystkie naraz zamkniemy wspólnie. Może się pojawić pytanie, na ile dokładnie mamy to mierzyć? Nie co do milimetra, bo zobaczcie, co się stanie. Jak lekko pociągnę to, to wyjdzie mi, że główka jest dobra. Jak lekko pociągnę podkrój pachy, to wyjdzie mi, że główka jest za krótka. Czyli staramy się nie naciągać, może dlatego przypinanie szpilkami jest całkiem sensowne, bo wtedy nie ciągniemy, tylko po prostu jest to przypięte, ale staramy się, żeby te linie do siebie pasowały długością mniej więcej. Nawet jeżeli wyjdzie Wam centymetr różnicy, to jesteśmy w stanie go ukryć przy wszywaniu, ale nie 3 lub 4 cm. Czyli to musi do siebie pasować, nie co do milimetra, ale co do centymetra. To ja swoją główkę jeszcze pociągnę kawałeczek w górę, czyli zamknę jeszcze 2 i 2, na samym końcu 3 i 3, a później zamkniemy wspólnie ostatnie oczka.
Robię ostatni rząd, zamknęłam już po jednej stronie 3 oczka. Teraz zamknęłam przed sekundką po drugiej stronie 3 oczka. I ten rząd kończę. Ale zanim zamkniemy oczka na dobre, to po pierwsze, w takiej formie, kiedy jeszcze mam oczka tutaj, przymierzam jeszcze raz, czy rękaw pasuje do podkroju pachy. Ten ostatni raz, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. Jeżeli mam pewność, że jest ok, to zanim zamknę oczka, jeszcze jedna rzecz. Fragmencik włóczki albo marker, tylko taki, który się będzie w miarę dobrze trzymał. Ja wykorzystam fragment włóczki. I oznaczamy sobie środek szczytu ramienia. Moje oczka tutaj to jest 12 oczek, czyli po 6 oczkach na nitce zawiązuję sobie supełek. Po co? Żeby było wiadomo, gdzie jest dokładnie szczyt rękawa i żeby to miejsce trafiło później przy wszywaniu idealnie na ramię. To teraz mogę zamykać. Zamykać będziemy lewe oczka, żeby już nie dokładać wysokości główce, chyba że ktoś potrzebuje. Wtedy jeszcze te może przerobić na lewo i zamknąć po prawej stronie. Ale ja tutaj nie potrzebuję, wręcz przeciwnie. Wysokość tej główki jest w tej chwili idealna, czyli zaczynam zamykać. I zamykamy wszystkie na lewo. Dwa na lewo, wkładam z powrotem, dwa na lewo, wkładam z powrotem i tak do końca. A na końcu oczywiście zabezpieczymy sobie nitkę takim oczkiem ścisłym. Czy zostawiamy dłuższą nitkę, żeby nią wszywać? Można, ale ja powiem szczerze, że obetnę nitkę normalnie, a nitkę do wszywania wezmę sobie zupełnie nową, żeby zacząć wszywanie tam, gdzie mi wygodnie, a nie tam, gdzie wyląduje mi obcięta nitka z rękawa. Bo zobaczcie, że ona mi nie wyląduje na środku, tylko nieco z boku. Zamknęłam ostatnie oczko. I jeszcze jeden raz przeciągam. Obcinam jak zwykle dosyć długo, żeby można było potem łatwo schować. Przeciągamy do końca. Zaciskamy. I mamy bardzo ładną, śliczną, kształtną główkę. Pamiętamy, że nadal nie wykańczamy. Dopiero kiedy wszyjemy. To tyle, jeżeli chodzi o główki rękawa. Oczywiście do zrobienia dwie, w jednym i drugim rękawie, ale sama główka i rękaw to nie wszystko. Trzeba to jeszcze wszyć. Ale wszywaniem zamkniemy się już w zupełnie osobnym odcinku. Na razie miłego dziergania główek.